Dlaczego niektórzy ludzie realizują swoje marzenia od tak, na pstryk, a inni, być może nawet ty, ciągle jesteś w miejscu albo zabijasz swoje marzenia i cele? Dlaczego twój znajomy kupił nowy samochód, pojechał na zajebiste wakacje i zrobił masę innych fantastycznych rzeczy, a tobie to po prostu nie wychodzi? Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co może ci pomóc, to koniecznie oglądaj dalej ten film. Do realizacji swojego celu, swoich marzeń jest to, żeby je poznać, żeby wiedzieć, co tak naprawdę Cię kręci, co Ci jest potrzebne. W dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach, kiedy pędzimy na oślep niczym konie na Wielkiej Pardubickiej, zasłoniętymi oczami, nie wiedząc dokładnie po co biegniemy, ale biegniemy, bo inni też biegną, więc podglądając sąsiada, kolegę czy koleżankę po prostu robimy to samo, to w zatrzymaniu nie potrafimy powiedzieć, czego chcemy, czego pragniemy. Często robię taki test z moimi klientami. Mówię, stop, powiedz mi jedną rzecz. Gdybym była wróżką i mogła machnąć różdżką i zrealizować Twoje pragnienie, marzenie, to co by to było? Ale musisz odpowiedzieć mi natychmiast. I po drugiej stronie jest cisza. Cisza albo komunikat, a kiedy ja mam mieć czas na marzenia? Albo marzą tylko dzieci. Albo nie stać mnie na marzenia. To jest przerażające, ponieważ prawda jest taka, że jeżeli ty nie kreujesz swojej rzeczywistości, to ktoś inny ją kreuje. I teraz dlaczego ten twój znajomy realizuje i materializuje? Najprawdopodobniej dlatego, że wie, czego chce. I teraz chcę się z tobą podzielić takimi krótkimi metodami na to, co jest ci potrzebne do tego, żeby mieć tak fajnie jak te osoby, które podziwiasz, które szanujesz, które cię jakoś inspirują. Jak wyjść z tego bagna, ruszyć i zacząć realizować siebie. Przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, to jest twoje samopoznanie. I to nie jest może najlepsza wiadomość dla ciebie, ale musisz się zatrzymać. Taką klatkę stop sobie zrobić. Ja wiem, inni biegną, ja wiem, to Cię denerwuje. Tak martwisz się, że okazja przejedzie Ci koło nosa, że ucieknie Ci ten pociąg do, no w zasadzie nawet nie wiesz do czego, ale jak wszyscy do niego wsiadają, to trochę tak jak, wiecie, w PRL-u, nie? Jak rzucali coś do sklepu, to się stało w kolejce, nie zastanawiając się, po co się stoi. Dopiero w trakcie się człowiek dowiedział, ale warto było już po rodzinę zadzwonić, żeby też przyszli. Nie wiem jak wy, ale ja jestem takim dzieckiem, które stało z rodzicami w kolejkach. I nieważne było, czy to jest potrzebne, czy nie. Można to było kupić, potem sprzedać, ważne, że było. I mam wrażenie, że wielu z nas odtwarza tą misję naszych rodziców. Ale czasy się zmieniły. Jeżeli chcesz mieć marzenia, chcesz je potem realizować i czuć się spełnionym człowiekiem, to musisz się poznać, zobaczyć, co ciebie kręci, co tobie jest potrzebne, a to jest możliwe tylko i wyłącznie w zatrzymaniu. Dwa, ta wizualizacja twojego celu. Podobno to, co sobie możemy wyobrazić, możemy zmaterializować. I teraz na chwilę się zatrzymaj i zastanów, czy miałeś taką sytuację, że czegoś bardzo chciałeś, coś się po prostu w twojej głowie urodziło, jakaś wizja, jakaś myśl albo coś wręcz ci się śniło po nocach i ja mam takie doświadczenia, że bardzo często to się potem materializuje. Jak dokładnie wiemy, czego chcemy, to w takiej czy w innej formie, prędzej czy później, najczęściej to przychodzi. Problem polega tylko na tym, że często materializujemy to, czego nie chcemy, bo o tym ciągle myślimy. Myślałeś o tym? No właśnie. Trzy, to poplanowanie takie tego, co chcesz, co jest do zrobienia, żeby spełnić to marzenie. I teraz właśnie, jeśli marzy ci się jakiś wypasiony wyjazd i odpowiesz mi na pytanie, gdzie to jest, to super. Jak teraz chcesz go zrealizować, to kolejne pytania dążące i drążące ten cel będą, kiedy chcesz tam pojechać, ile osób chcesz tam pojechać i ile pieniędzy na to potrzebujesz. I co potrzebujesz zrobić, żeby to było realne. I to jest zarówno proste, jak i trudne, ale bez tego momentu nie odbędzie się realizacja twojego marzenia. Będą się pojawiały przeszkody, wiadomo, pytanie, czy one będą ci mówiły, ach, to jeszcze nie ten moment, nie, to muszę to odłożyć na potem, czy też będą budowały twoją determinację i to, że będziesz mówił do siebie, nie poddam się, bo ja wiem, czego chcę i dokąd idę. I teraz nasz mózg ma, on jest zadaniowy, słuchajcie. On lubi wiedzieć, co ma do zrobienia, prawie tak jak dobry pracownik albo delegowanie się też na tym opiera. Ta druga strona musi wiedzieć, co i po co ma zrobić.
I mózg jest takim urządzeniem, które się nastawia na coś. Masz zrobić to, to najczęściej to robi. Wyszukuje w polu widzenia. Jeżeli kiedyś chciałeś kupić nowy samochód, i to była marka, której nawet nie było jeszcze zbyt wiele w Polsce, ja taką miałam kiedyś fantazję na Dodge'a Granda Caravana, Dodge Grand Caravan, samochód ogromny, wspaniały, można po nim biegać w trakcie jazdy. I myślałam sobie, wow, to będzie nietypowy samochód i będę jedną z niewielu, która jeździ takim autem. Jakież było moje rozczarowanie, kiedy okazało się, że prawie na każdej stacji, kiedy stawałam zatankować, tam też był taki samochód. To było niemożliwe, po prostu wszyscy Polacy się sprzysięgli po to, żeby też mieć takie auto, żebym ja nie była taka wyjątkowa. Nieprawda. Prawda jest taka, że to ja ukierunkowałam swój mózg, dałam mu zadanie, a on je zaczął realizować. Podświadomie mu dałam to zadanie. Twój mózg lubi odhaczać. Checklista to jest coś, co badania potwierdzają, że jeżeli robimy sobie checklistę na zadania dzienne, to potem jakby mamy przymus wewnętrzny do tego, żeby tą checklistę zrealizować. To, czy ona jest realna do zrobienia, czy nie, to już jest zupełnie inna sprawa i też o tym mówiłam w zupełnie innym wideo, ale jeśli kiedyś korzystałeś z tego narzędzia, to ta radość z odstawiania tych ptaszków jest tak ogromna, że nawet jeśli już nie mamy siły, to zwlekamy się i robimy kolejne zadanie po to, żeby odhaczyć, że jest zrobione, bo mamy poczucie sukcesu. Z marzeniami nie jest inaczej, tylko że my a. nie marzymy, b. jeśli nawet marzymy, to nie zostawiamy po tym żadnego śladu, to są fantazje, tylko i wyłącznie w jakimś zawieszeniu, na światłach się zawiesisz, zobaczysz coś, pomyślisz o tym znajomym, który znowu jedzie na wakacje albo kupuje nowy samochód i w tym momencie myślisz sobie, oh my god, ja też tak chcę, ale to jest chwila, bo przecież dalej trzeba biec. Nieważne gdzie i nieważne po co, byle biec, byleby być w ruchu. No właśnie. I teraz chciałam Ci powiedzieć o pewnym narzędziu. Ta checklista to jest coś, co można zrobić na kartce papieru, ale jak realizować marzenia z checklisty? No da się, słuchajcie, ja mam taką checklistę mam, zaraz Wam ją zresztą pokażę. To jest lista to do. I to jest coś, gdzie ja zapisuję i swoje rzeczy do zrobienia, ale mam też taką listę, która się nazywa lista marzeń. Proszę bardzo. I na tej liście marzeń, jak coś zobaczę i mam taką chęć zrobienia tego poczucia narty we Włoszech, Paryż, Kuba, podróż po Stanach Zjednoczonych, escape roomy we Wrocławiu, kolacja po ciemku, to tylko kilka z moich marzeń i największą frajdę mam wtedy, kiedy klikam i to jest odhaczone. Ale ta lista jest chowana w moim telefonie. I teraz, żeby o niej nie zapomnieć, to mam coś, co działa magicznie wręcz. Działa tak, że ty o tym nie myślisz, a twój mózg tylko patrząc na to chce zrobić to, co jest na tym obrazku. Korzystamy bardzo często z lewej półkuli mózgu, codziennie w zasadzie, w dużej mierze, a prawą zapomnieliśmy już po przedszkolu i pierwszej, drugiej, trzeciej klasie podstawówki. To jest ta odpowiedzialna za kreatywność, a to właśnie ta część mózgu przyciąga różne wydarzenia i zdarzenia, które potem materializują się. Wydawałoby się, że w sposób cudowny, a to dalej jest mechanika umysłu, czyli twój mózg po prostu jest bardziej wyczulony na pewne zdarzenia. Mapa marzeń. Nie wiem, czy kiedyś robiłeś, ale ja robię swoją od 16 lat. Jeżeli jesteś ciekawy tej idei, jeżeli Cię zainteresowałam tym, co można osiągnąć, robiąc swoją mapę marzeń, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Już 12 lutego o godzinie 19 robię bezpłatnego live'a. Wystarczy, że się na niego zapiszesz i będziesz mógł wziąć udział w spotkaniu, w którym pokażę Ci, jak tą mapę marzeń można zrobić. Co do tego Ci jest potrzebne, ile czasu na to potrzebujesz i jak ją zrobić, żeby miała swoją strukturę. Żeby to nie było na chybił trafił, tylko żeby to miało swój logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. I do tego jest narzędzie. To jest dobra informacja dla analityczno-krytycznych, którzy zawsze szukają struktury. Jest coś takiego. W opisie na dole tego odcinka znajdziesz link do tego live'a. Zapisz się już dzisiaj, dostaniesz powiadomienie, nie przegapisz. No i będziemy się mogli spotkać 12 lutego. Krok po kroku przeprowadzę Cię przez cały proces robienia mapy, takiej mapy, która będzie Ci pomagała materializować swoje marzenia, a przede wszystkim sam proces robienia mapy pozwoli Ci się na chwilę zatrzymać i zacząć marzyć. Kiedy to do Ciebie mówię, patrzę na moją mapę marzeń i uśmiecham się, bo widzę tę zeszłoroczną i nie spodziewałam się, że to, co na niej wyklejałam, w ferworze i euforii swoich dziecięcych fantazji i marzeń,
tak dużej mierze będzie zrealizowane. Jak to się stało? Ja naprawdę do tego ręki nie przyłożyłam. To po prostu się zorganizowało. Wszechświat mnie w tym sparł. Tak chyba to się zadziewa. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, tak żeby zadziałało, to zapisz się i widzimy się 12 lutego. No, to tyle na dziś. Cześć!